ułatwiana ziemniakarki. Witaj, ziółek szukasz? Specyfików, by oporną pannę przekonać, że wolno? Mikstur, by siebie przekonać, że jeszcze raz można? A jakieś inne ziółka albo mikstury? Na porost włosów, albo wręcz przeciwnie. Uśmierzające ból, albo wręcz przeciwnie. I takie na zgagę. Powiedz, czego ci trzeba? Znasz jakieś zaawansowane receptury, których mógłbyś mnie nauczyć? Wszystkiego, co wiem, nauczyłem się od mistrza gremisty ze Skellige. Chcesz terminować w fachu zielarskim? Chcę się nauczyć czegoś nowego. Jak zwał, tak zwał. Musisz przepłynąć Wielkie Morze i odnaleźć wyspę Art Skellig. Tam, w uświęconym gaju, światły mistrz gremista oceni, czy nadajesz się na ucznia? Pozwól, że rzucę okiem. Ja w sprawie zlecenia. Uff, wreszcie ktoś się raczył zgłosić. Ciągle słyszę, że bieda, ale jak daje pracę, to chętnych nie ma. Ludzie po prostu są leniwi, ot co? Do rzeczy, jeśli łaska. No, oczywiście. Wybaczcie, gadam tyle, bo się denerwuję. Tyle czasu minęło i żadnych wieści. Ech. Wysłałem mojego ucznia, Folkerta, do Trupiej Kniei. Wiecie, to te lasy niedaleko folwarku Martina Fei. Akurat kończyły mi się włókna Han, a tam rośnie tego od cholery. No niech zgadnę. I nie wrócił. Nie. Proszę, znajdźcie go i sprowadźcie całego z powrotem. Nie mogę niczego obiecać, ale poszukam go. Chłopak ma jakieś znaki charakterystyczne? Bo ja wiem, jest niziołkiem, jak ja, ma jasne włosy, to wystarczy? Musi, bywaj.
musi być wóz Folkerta. Zakrwawiony. Krew sprzed kilku dni zakrzepła. Trop się urywa. Trzeba się rozejrzeć, popytać. Jap! Patrzaj! Gościa mamy! Co was przywiało w te strony, panie? Pewnie zgubiliście drogę? Nie, szukam kogoś. Ach! To mówcie, jak możemy pomóc. Co to za miejsce? Wieś! Widzicie przecie. Widzę opuszczone chaty. A, bo tylko myśmy się ostali. Młodzi do miasta wyjechali za chlebem, a starzy pomarli. Prawdę mówię, Jap? Najprawdziwszą! Szukam Folkerta, niziołka z jasnymi włosami. Mówi wam to coś? Niziołek, powiadacie. A był tu taki, był. Ziół szukał. Aż coś go raniło. Widziałem ślady krwi. Prowadzą tutaj. Jakbyście to widzieli. Tak było. Wilce go napadli i przybiegł się schronić. Mówiłam mu, wracajcie do miasta, paniczu, bo tu łatwo o nieszczęście. Ale ten się uparł, że nie. Że musi te swoje kwiatki pierwej pozrywać. Znów poszedł do lasu i już nie wrócił. A nocą słychać było wycie, aż ciarki po plecach chodziły. A gdzie ciało? Powinny chociaż buty po nim zostać. Myśmy nie szukali. My są stare ludzie, gdzie nam się po puszczy plątać. Bywajcie. Zapach gnijącego mięsa. Ziołek o jasnych włosach. To musi być Folkert. Rozpruty i wytrzebiony. Nie sposób stwierdzić przyczyny śmierci. Byłem w waszej spiżarce. Lubicie dietę bogatą w mięso, co? Panie,
to nie tak, jak myślicie. Oby, bo inaczej zawiśniecie zaraz na hakach koło Folkerta. To wilki go zabiły. Jego. I innych. My tylko ciała zbieramy. Naprawdę. Starzy jesteśmy. Nie mamy już siły, żeby w polu robić. A coś jeść trzeba. No, miejcie litość, panie. Ludzie mówią, że wiedźmini nie mają uczuć. To nieprawda. Jestem wściekły i chętnie się wyładuję. Skurwysynu! Ludzie. Ślady krwi sprzed kilku miesięcy. Jedziemy! Witaj. Wiem już, co się stało z Folkertem. No to mów! Ja tu już od zmysłów odchodzę! Został... Nie da się tego delikatnie powiedzieć. Zjedli go kanibale. Kanibale? Pod Nowigradem? Welen, to bym jeszcze zrozumiał, ale tu? Bogowie. Zabiłeś ich, prawda? Powiedz, że ich pozabijałeś. Nie inaczej. Chociaż tyle, że pomszczony. Masz, to twoje pieniądze. A teraz
Zostaw mnie samego, proszę. Muszę napisać do rodziców Folkerta. Tysięcy borowików. Myślałem, że mnie ubiją. Zapraszam do mojej chatki. Wszystko w porządku? Jeszcze raz dziękuję za ratunek. Nazywam się pan Kracy Dziedzina, ale ludzie wołają mnie pan Dziedzina. Czego potrzebujesz, grzybków? A może ziółek? Pokaż, co tam masz. Dzięki. Bywaj. Dalej. Dajesz mi wyboru. Dalej, Płotka, dalej! Thank you.
jedziemy! Bracie, żeś z królami tańcował? Ej, ty! Nie znam cię! Czego chcesz? Szukam Olgierda von Everec. A, w środku jest! Szukam Olgierda von Everec. Nie ma tu takiego. Kim wy właściwie jesteście? A na kogo ci wyglądamy? Na bandę rzezimieszków albo zgraje byłych żołdaków, którym się poszczęściło. O, i tu się mylisz. Myśmy wszyscy szlacheckie syny. I córki! No więc dowiem się, kim jesteście? Jesteśmy wolną kompanią redańską. Wołają na nas dzicy. Od dzika w herbie. Powiedziano mi, że znajdę tu Olgierda von Everec. Ktoś cię oszukał, bracie. To może teraz dla odmiany ty mi pomożesz, bracie. Coś mi się wydaje, że chyba mieliśmy inne matki. Dobra, Angus, odpuść mu już. To ja jestem Olgierd. Mów, co cię sprowadza. Nie, nie, to ja jestem Olgierd. Ty? W życiu, to ja jestem Olgierd. Wesoło tu u was i chętnie bym się jeszcze pośmiał, ale czas mnie nagli. Oho, robi się poważnie. Chodzi o bestie z kanałów. Podobno Olgierd von Everec wystawił na nią zlecenie. A, znaczy, że pewnie jesteś wiedźminem. To wiele wyjaśnia. Ta? A co na przykład? Podobno wypruwają was z emocji. I to by się zgadzało, bo jesteś sztywny, jakbyś kij połknął. No dobra, mości wiedźminie, koniec żartów. I tak wiele zniosłeś, jestem pod wrażeniem. Chodź, zaprowadzę cię do Olgierda. Jak cię zwą? Geralt z Rivi. Dam ci radę, Geralcie z Rivi. Jak już staniesz przed Olgierdem, mów tak, żeby go zaciekawić. Ja mam go zaciekawiać? To on szuka kogoś, kto zabije bestię. Kogoś, niekoniecznie ciebie. Więc jeśli chcesz tę robotę, musisz go zaciekawić. A Olgierd bardzo szybko się nudzi. Atamanie,
Masz gościa. Wiesz, jakie rzeźby sprzedają się najlepiej? Posągi bożków, popiersia królów i akty. I proszę, co my tu mamy? Gołą babę. A ty co o niej myślisz? A mnie się podoba. Szczególnie te dwa owalne elementy. O, zgrywus. Dobrze. Nie lubię ludzi bez poczucia humoru. Potwornie mnie nudzą. Ech, lubiłem kiedyś Votticellego. Jak nikt inny potrafił tchnąć życie w kawałek zimnego kamienia. Ale kiedy teraz na to patrzę, widzę tylko głaz o idealnych proporcjach, bez skazy, idealny do bólu. Równie martwy i nudny, jak przydrożny kamyk. Od razu lepiej, a przynajmniej ciekawiej. Dobrze, a teraz porozmawiajmy o konkretach. Zejdźmy do mojej kompanii, przekąsimy coś. Ataman Olgierd! Vivat! Niech żyje! Vivat! Niech żyje! Vivat! Vivat! Niech żyje! Zejdź i napij się z nami! No, to teraz nie mamy już wyjścia. Przynieś nam wina i coś do jedzenia. Jest jakaś okazja, czy świętujecie bez powodu? Zawsze jest jakaś okazja. Dziś mamy chrzciny. Czyje? Nowej szabelki Imć Bohatyrowicza. Mam już dla niej imię! Będzie się zwała Tradycja! Powiesz mi coś więcej o tej bestii z kanałów? Nie mam pojęcia, co to takiego, ale wiem, że zabija ludzi. Nie przejąłbym się tym zanadto, gdyby niedawno ofiarą nie padła moja kucharka. Nikt tak nie przyrządzał dziczyzny jak ona. I po tę dziczyznę wysłały się do kanałów? Nie. Pojechała na jakiś festyn, a przy okazji miała odwiedzić kuzynkę. Ta jej nagadała, że w oksenfurskich kanałach mieszka królewicz zaklęty w ropuchę. A wiadomo, jak to baby. Każda by chciała księcia, choćby miała za nim brodzić po kolana w gównie. Weska też chciała, więc poszła, ale już nie wróciła. Ponoć nie ona pierwsza zresztą. Hej, zostawcie ją. To tak się traktuje córkę dziedzica? Wybacz, o czym tu mówiliśmy? A tak, o zleceniu. No więc jak? Zajmiesz się tym? Została jeszcze jedna formalność. Zapłata. Nie myśl o tym. Jak wrócisz z łbem potwora, będziesz mógł sobie stąd wziąć, co ci się spodoba. Bardzo szczodrze, ale jednak wolałbym się umówić na jakąś konkretną sumę. Niech ci będzie. Ile chcesz? 300? 400 koron? 450. Umowa stoi. A stąd i tak będziesz mógł sobie zabrać jakiś suwenir. Pozbędę się bestii. Zobaczymy. Jeśli zjawisz się tu z jej Ben, nagroda cię nie minie. Hej ty, kocioczka! Wołają mnie Geralt. A ja cię będę wołała kocioczka. Co, zabronisz mi? Przejdź do rzeczy. Mam dla ciebie intratną ofertę, kocioczka. Ktoś zabił mojego przyjaciela, nazywał się Clivert. Chcę, żebyś ustalił, kto za tym stoi i uciął mu łeb.
Czemu sama go nie pomścisz? Wy chyba lubicie sobie szabelką pomachać. Ano, lubimy. Gdybym wiedziała, kto stoi za śmiercią Cliverta, dawno temu wyprułabym mu flaki. Ale nie wiem. Ale ty, kocie oczka, ty dużo widzisz. Ty go wytropisz. Mów dalej. Cliverd sprzedawał fistech. Nic wielkiego, lokalny handel. Parę dni temu pojechał po towar do łukowca. I nie wrócił. Byłaś tam? Widziałaś jego trupa na własne oczy? Nie. Cliverd był sukinsynem, ale słownym. Jeśli nie stawił się na spotkanie ze mną, to znaczy, że jest martwy. Znajdź drania, który za tym stał. Znajdź i zabij. Dobrze zapłacę. Przemyślę to sobie. Cliverd miał bliznę na czole, podobną do twojej. Rozpoznasz po niej ciało. Powiedziałem, że to sobie przemyślę. Wiesz co, kocie oczka? Starczy, że raz spojrzę na faceta i wiem, z jakiej jest gliny. Zrobisz, o co proszę. Mogę się założyć. Znajdziesz mnie w Oxenfurcie, w alchemii. Karczmie przy rynku. Jezu, piją ten cały czarny cesarz, to nie może pocałować. Robiono tu fistech. Większość aparatury zabrano. Została tylko zepsuta. No tak, narkotyki to niebezpieczny biznes. Otwarte okno, ślad buta na łóżku. Komuś się spieszyło.
zabrakło. Ślady stóp nierówne. Ktoś tędy biegł. Tu na chwilę się zatrzymał, schował, potem pobiegł dalej. Blizna na czole. To musi być ten klivet. Bełt w plecach. Szedł głęboko, więc strzelano z małej odległości. Od strony wioski. Bełt od kuszy i ślady stóp głębokie. Strzelec musiał nosić ciężką zbroję. Ślady kopyt prowadzą w stronę wzgórza i ktoś tam wciąż jest. Będę żył znów! Nieźle. Krew za krew, bracia! Dziweczka do laseczka. Dobrze. Nigdy się nie nauczycie.
To chyba jakiś schemat. Chyba spisany po ofirsku. Może ktoś będzie mógł mi go przetłumaczyć. Zakon Płonącej Róży ma nową siedzibę? Niczego sobie. Słuchaj no, przybłędo. Nie wiem, co tu robisz, ale mam dla ciebie radę. Wracaj, skąd przyszedłeś. No, czego jeszcze tu sterczysz? Mordę mam ci wypłazować? Ciekawe, co tam jest w środku. Bo zalatuje fistechem. Mielibyście coś przeciwko, żebym się rozejrzał, braciszkowie? Mielibyśmy. I to bardzo. Dość żartów. Liczę do trzech i macie tu nie być, rozumiesz? Raz, dwa... Mam inny pomysł. Będziecie liczyć do 100. Zrozumiano? Trzy, cztery, pięć, sześć... Bardzo ładnie. A teraz się odsuńcie. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Co? Kim ty do cholery jesteś? Wiedźminem. Lub jak zwykli tytułować mnie twoi współbracia odmieńcem albo mutantem. Nie powinno cię tu być. A rycerze Zakonu Płonącej Róży nie powinni mordować ludzi, ani wytwarzać narkotyków. Faktycznie nie powinniśmy. Powinniśmy bronić uciśnionych, szerzyć wiarę w wieczny ogień. Ale Radowid nas oszukał. Złamał obietnicę, wysłał braci na front jak zwykłych żołdaków, a gdy zakon wykrwawił się, rozwiązał go. Zajął nasze ziemie i skonfiskował dobra, żeby sfinansować swoją wojnę. Tych braci, którzy nie protestowali, zrobił łowcami czarownic. A tych, którzy ośmielili się sprzeciwić, uwięził lub wypędził.
Została nas garstka. I musieliśmy znaleźć sobie nowe miejsce w świecie. Więc zostaliście bandytami? Ciekawe, co by na to powiedział Siegfried z Denesle. Nie, Siegfried z Denel? A skąd ty go w ogóle... Ja cię poznaję. Ty jesteś Geralt z Rivii. Ty zabiłeś Jakuba de Aldersberg! Zgadza się. I gdybym miał się cofnąć w czasie, zrobiłbym to ponownie. Od tego zaczął się nasz upadek! Od ciebie, ty przeklęty mutancie! No dalej! Wyciągaj miecz! Nie krzycz. Wystarczy grzecznie poprosić. Łącz. Naprzód.
mściłem twojego przyjaciela. Ha, wiedziałam, że to zrobisz, kocioczka. Wiedziałam! No, opowiadaj, kto za tym wszystkim stał? Byli bracia zakonu Płonącej Róży. I co im zrobiłeś? Przypiekałeś ich gorejącym żelazem? Wydłubałeś im oczy? Odarłeś ze skóry? Nie, po prostu ich zabiłem. Taki przystojny, a taki nudny. Masz, kocie oczka, twoje złoto. Idź i kup sobie za nie dwie uncje fantazji. Thank you.